Za kilka dni spotkamy się już na próbach scenicznych. W tej chwili trwają próby techniczne. Więc chodzi o to, żeby nie tracić potem czasu, żeby wszystko było gotowe w momencie, kiedy przyjęła artyści, żebyśmy mogli to wszystko zespolić, doświetlić dobrze, nagłośnić, pracować nad reżyserią dźwięku, reżyserią światła, nad takimi sprawami. Tym bardziej, że nie dysponujemy tutaj jakimiś super warunkami technicznymi francuskiego teatru rewiowego, tylko musimy dosyć w takich warunkach, no takie, jakie tutaj mamy, no tak zastosować te skromne środki, aby było bardzo bogato. A czym nas zaskoczy ten spektakl? Wszystkim, proszę Pana, na porządku. Ja myślę przede wszystkim, że zaskoczy poziomem muzycznym, bo to jest spektakl muzyczny i wykorzystujemy materiał ogólnie znany w nowych aranżacjach i w znakomitym wykonaniu świetnych artystów, więc to jest frajda. No, to jest fantastycznie, kiedy my znamy. No, jeżeli ktoś na przykład lubił Manhattan Transfer i pamiętamy francuską piosenkę, która śpiewała Chanson d'amour na przykład, to przecież nie chodzi o to, tam, o czym jest ta piosenka, chodzi o to, jak ona brzmi, jaki ma wspaniały szlagwort, jak wpada w ucho. Prawda? No i teraz, czy my potrafimy w ogóle, tylko się udaje, że się śpiewa. No, czy my potrafimy zaśpiewać lepiej niż Manhattan Transfer? No pewnie, że nie, ale czy podobnie? Czy nam przynajmniej jeśli idzie o poziom, gdzieś zbliżyć się do wspaniałości brzmienia? No na czym to polega? Chcę znaleźć takich artystów, którzy by tak współbrzmieli, żeby było kilka głosów tak zestrojonych, żeby to pięknie brzmiało. Wszyscy się zakochają w Paryżu? Nie, no, to jest zmyłka z tym kochanym Paryżem, bo to jest, powinno być napisane, kocham Paryż nocą. Więc tam brakuje trójkropku na tym afiszu, no, ale przecież nie wszystko afisz musi wyjaśniać, ma zachęcać do tego, żebyśmy się spotkali, bo to będzie bez wątpienia nocny Paryż. Trzeba się ubrać pięknie i pójść do fryzjera i przyjść tutaj.